Gram Idun rozstała się z mężem, on zostawił rodzinę, ma traumę po poprzedniej katastrofie. Dochodzi właśnie do pierwszego trzęsienia ziemi, z której ona musi wybrnąć sama zupełnie. A potem dochodzi do kolejnej katastrofy, w którą ona nie wierzy, dlatego że mąż, mając obsesję, przychodzi chcąc ją ostrzec, ale tutaj jakby nie wszyscy już mu ufają, twierdząc, że troszeczkę pewnie już wariuje i to dalej jest jego schiza, a nie coś, co się realnie ma zdarzyć. My jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego angielskiego najczęściej, prawda, dubbingu. Francuski czasem się zdarza, norweski bardzo rzadko, więc żeby nie powtarzać tej melodii, przełożyć to jednak na polskie zdanie, nie zawieszać tego cały czas w górze, tylko kropkować, to jest chyba też duża trudność. Do dubbingu trzeba mieć dobry słuch. Trzeba się przykleić jakoś do oryginału. I tutaj to wytrącę, dlatego że gdybym ja w języku polskim mówiła, pójdziemy do szkoły, no to w ogóle nie ma co zbierać, prawda? No bo coś jest sztucznego, głupiego i w tym jest chyba taka trudność. Zwłaszcza też jak oni idą w duże emocje, jak ona tutaj też szła w duże emocje, to też to było też trudne. Zawsze, jak są emocjonalne sceny, zwłaszcza w ludzkim filmie, są bardzo wyczerpujące. Oprócz tego, że trzeba jakby się mocno w to wczuć i to zagrać, bo inaczej słychać po prostu, że to jest sztuczne, jakoś takie poetycko zagrane. Ale jednak trzeba grać to, co zagrał aktor, prawda? Czyli nie jak przez moją wrażliwość, tylko ja przynajmniej staram się zawsze popatrzeć, jak wyglądają oczy, co ona wtedy robi, co akcentuje, gdzie jest ciszej, gdzie głośniej. I wtedy włożenie w to wszystko naturalnej reakcji, no, jest często bardzo trudne. Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić na premierę Quake 14 grudnia. Zapraszamy serdecznie.